Witam Cię. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o biznesie, bo moja obserwacja jest taka, że zaskakująco dużo ludzi podchodzi do biznesu w sposób czysto życzeniowy. I to jest dla mnie po prostu niesamowite, jak wiele ludzi pokłada nadzieję w swoich fantazjach, pomysłach, a jak mało robią faktycznie, żeby realnie je zrealizować. Ja wiem oczywiście, że dzisiaj bardzo popularny pogląd w postaci, nie wiem, zadbajmy o przychody, a o koszty się w sumie martwić nie trzeba, jak będą wystarczająco duże przychody, to wszystko jakoś się ułoży. Ja wiem, że to jest popularne, co więcej wiem, że to jest fajne, bo nikt nie lubi dbać o koszty, nikt nie lubi robić rzeczy nieprzyjemnych, ale biznes tak nie wygląda, moi drodzy. I niestety w biznesie musisz znać swoje cyfry, musisz wiedzieć, ile zarabiasz, musisz wiedzieć, jaką masz marżowość na produkcie, na kliencie, jakie są twoje główne grupy kosztowe, te koszty regularnie analizować. Co jest kluczowym czynnikiem wywołującym koszty, czy twoi pracownicy są odpowiednio wykształceni, czy masz odpowiednią ilość pracowników, czy oni robią to, za co im płacisz. Tak naprawdę, jeżeli nie kontrolujesz swoich cyfr, tych podstawowych elementów w biznesie, to nie jesteś w stanie w żaden sposób efektywnie tym biznesem zarządzać. I teraz powiem Wam, no wiecie oczywiście, że zajmuję się zielonym projektem wspierania biznesu, w związku z czym mam możliwość spotykania masy przedsiębiorców. I to, jak mało ludzi wie, regularnie, każdego dnia, ile zarabia, to mnie osobiście wprowadza w szok i zaskoczenie. Jak mało ludzi wie, czym się różnią księgowość od przepływów finansowych, tak? To, że mamy księgowy zysk, to wcale nie oznacza, że mamy pieniądze do dysponowania w firmie. To jak mało ludzi analizuje swoje inwestycje w sposób efektywny, to znaczy, czy do biznesu, który prowadzę, do projektu, który realizuje, te koszty są adekwatne czy nieadekwatne? Znowu podejście życzeniowe, bo ja bym chciał mieć to, bo to by fajnie korespondowało z moim wnętrzem. Ale biznes to nie jest chciejstwo, tylko to jest matematyka. Albo coś pasuje i się nadaje i jest uzasadnione w kontekście konkretnego projektu, albo nie jest. I oczywiście celem tego nagrania i kolejnych, które mam zamiar zrobić, jest podzielenie się z Wami tą wiedzą z mojej perspektywy. I jeżeli ktoś z Was w tym momencie pomyśli, o, mamy kolejnego samozwańczego eksperta ze Strachowic, Zadychę, tak, będzie się z nami dzielił swoją wiedzą. Oczywiście może być w tym część prawdy, jeżeli uzna, że nie ma sensu tego oglądać, super, dla mnie nie ma problemu. Natomiast drugi punkt widzenia na tą sprawę jest taki, że od najmłodszych lat przyglądałem się biznesowi. Jak miałem 8 lat, to patrzyłem, jak mój ojciec budował pierwszy warsztat stolarski, jak miałem 15 lat, to sam już prowadziłem własny biznes. W związku z czym, mając teraz 40 lat, cały czas mam kontakt z biznesem. Może się okazać, nie wiem czy to prawda, ale może się okazać, że jednak mimo wszystko coś tam na ten temat wiem, że jakieś spostrzeżenia mogły mi do głowy wpaść i może byłoby sensownym dla Ciebie z nimi się zapoznać, bo jak powtarzał mój ojciec, uczyć należy się nawet od diabła. To znaczy źródło wiedzy nie ma znaczenia. Warto dać sobie szansę nauczyć się czegoś od każdego. Więc jeżeli Ty uważasz, że w tym co mówię jest jakiś sens i miałbyś ochotę zobaczyć, jaki jest mój punkt widzenia na prowadzenie biznesu, to zapraszam Cię do tego cyklu, nazwijmy go Akademia Przedsiębiorcy, czy 5 minut o biznesie, czy biznes praktycznie, whatever, jak go nazwiemy, ważne jest jedno. Chciałbym uszknąć trochę rąbka tajemnicy w kontekście tego, jak w moim odczuciu powinno się efektywnie prowadzić biznes. I do tego się zachęcam.